Zapisano w Księdze Wyjścia takie słowa. Gdy Mojżesz przyszedł do góry Bożej Choreb, wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Zawołał Bóg do Mojżesza: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. Ja będę z tobą. Mojżesz zostaje powołany do wielkiego dzieła. Przed nim zadanie wyzwolenia rodaków z niewoli egipskiej, które po ludzku oceniając przerasta go ze wszech miar. Nawet mówi do Boga: kimże ja jestem? Wymowy nie mam. Ociężałe usta moje i język mój zesztywniał. Poślij kogo innego. Pan zaś odrzekł: kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Oto dialog, powołanie Mojżesza. Mojżesz doskonale zrozumiał, że Pan sam będzie działał, że nie może Bogu powiedzieć nie, chociaż nie rozumie, nie ma siły, nie ma umiejętności i staje przed wielką niewiadomą. Można by zacytować: w tej trosce i zakłopotaniu Mojżesza wiersz Jerzego Liberta: uciekałem przed tobą w popłochu. Chciałem zmylić, oszukać ciebie, lecz co dnia kolana uparte zostawiały ślad na niebie. Dogoniłeś mnie jeszcze niebieski, stratowałeś, stanąłeś na mnie, ległem zbity, łaską podcięty, jak dym, gdy wicher go nagnie. Jedno wiem i innych objawień, nie potrzeba oczom i uszom, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Można śmiało powiedzieć, że nasze życie jest naznaczone wyborami. Nawet i w tym momencie. Ci, którzy są w łączności duchowej razem z nami, zdecydowali, że tak, wezmę udział w rekolekcjach. A inni powiedzieli: nie, mnie to nie interesuje. Albo nawet był wybór, czy kogoś zachęcić, albo nawet nie mówić o rekolekcjach w Wielkim Poście, gdzie w internecie mamy tysiące różnych możliwości, ale można nawet z jednej nie skorzystać, albo wysłuchać setki. Stoimy przed wyborem zrobić coś, albo zaniechać czynności. Wyjść naprzeciw danej sprawie albo dać jasny sygnał, że mnie to nie interesuje i odwrócić się plecami. Jeśli nie zaangażujemy się we wskazaną sprawę, to mimochodem, nawet na granicy lenistwa, będziemy coś robić. Na kogoś będziemy spoglądać, coś przeczytamy, coś powiemy, zajmiemy jakieś zdanie, więc zawsze jest działanie człowieka, przecież od czynności życiowych. Oddychamy, patrzymy, słuchamy, jemy, odpoczywamy. Poprzez różne czynności zawodowe, domowe, czy dochodząc do wielkich projektów, w których oddajemy całe siły, cały czas, siebie samego, swoją rodzinę. Można by powiedzieć, że czynimy sobie ziemię poddaną, byle mądrze i po Bożemu. Bo ktoś powie: wpadłem w pracoholizm, nic nie widzę poza tym, by robić, by pracować, by działać, tylko ciągły ruch.
A czy w tym wszystkim odnajduję Boga? Czy przez to jestem mądrzejszy? Nawet w Wielkim Poście bardzo lubimy śpiewać taką pieśń. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty. Wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty. Niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. Działać, pracować, czynić sobie ziemię poddaną. Jak to robić, by nie stracić tego, co najważniejsze? Jak rozłożyć siły, aby na wszystko sił starczyło? Mojżesz, po ludzku sądząc, był przerażony tym, co ma zrobić. Wyprowadzić wielki naród z niewoli. Nie umiał płynnie mówić. Nawet szukano go, by na jego życie próbowano zasadzić jakieś pułapki. A gdy już nawet szli do ziemi obiecanej, to co chwilę lud potrzebował jakiejś pomocy. Nieustannie musiał zaradzać potrzebom i kłopotom rodaków. Często zderzał się nawet z ich szemraniem i pretensjami, jak dzisiaj słyszymy. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Jak szybko Żydzi zapomnieli o wolności, którą odzyskali. Jak szybko zapomnieli o cudownym przejściu przez Morze Czerwone. Jak szybko zapomnieli o tym, że to Bóg ocalił wszystko, co pierworodne w ich narodzie. Może nawet Boga przeklinali i stawiali zarzuty Mojżeszowi i Bogu. Z drugiej strony, po ludzku sądząc, byli zmęczeni, zniechęceni, bo ciągle tylko manna i przepiórki i pustynia i ciągle gorąco i nie widać celu. Jakie to podobne do naszych życiowych chwil, kiedy mamy już dość tej samej pracy od 10 lat, nauki w szkole w kolejnym miesiącu, tych samych klientów w biurze obsługi, tych samych parafian pytających o oczywiste rzeczy, jakichś dziwnych spraw ze strony męża i żony, kiedy nie idzie się dogadać, sąsiada, który zawsze przychodzi nie w porę. I można by wyliczać sytuacje, które nas nużą, zniechęcają. I mówimy: mam dość. Panie Boże, zmień to. Może nawet przychodzi pokusa, by uciec od tego wszystkiego. Ale gdzie się schować? Gdzie wyjechać? Brakuje nam wytrwałości. Szybko się zniechęcamy. Nawet stawiamy pytanie jeden drugiemu: a co na to Pan Bóg? Jaką odpowiedź ma na nasze zniechęcenie i brak wytrwałości Bóg? Może warto tu zacytować świętego Pawła z listu do Koryntian. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, pisze święty Paweł, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział: wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w ucisku z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Moi drodzy, to chcę wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli jesteś już zniechęcony wszystkim, co wokół ciebie, niech słowo świętego Pawła będzie dla ciebie fundamentem, kiedy cytuję słowa Pana: wystarczy ci mojej łaski. Dasz radę. Moc bowiem
w słabości się doskonali. Nie poddawaj się. Pan Bóg w różny sposób chce nam pokazać, że jest. Daje nam mnóstwo różnych okazji, aby dostrzec Jego obecność. Jednocześnie pokazuje drogę ocalenia, drogę życia. Drogę, która jest najlepsza w danym momencie, abyśmy nie zginęli. Jednak konieczny jest wysiłek duchowy. Konieczne jest zaangażowanie z naszej strony. Konieczne jest nasze działanie, aby stanąć, rozejrzeć się, zobaczyć, nawet może kogoś poprosić o pomoc. Tak jak Izraelici z dzisiejszego czytania, choć ukąszeni przez jadowite węże, to jednak ocaleni. Jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zachował i zostawał przy życiu. Zdarza się, że dzięki komuś będziemy ocaleni. Nawet przez odejście kogoś możemy ocalić coś bardzo cennego. Odnaleźć, jak wspomniałem, drogę do Boga, by coś zacząć od nowa. Wszak są rekolekcje. Odnawiamy życie. Pozwólcie, że powiem o pewnym doświadczeniu z roku 1998, a dokładnie z czasu wakacji. Jako klerycy naszego wyższego seminarium sandomierskiego podejmowaliśmy praktyki wakacyjne na terenie diecezji oraz także w miarę możliwości w innych miejscach, gdy czas pozwolił, gdy przełożeni wyrazili zgodę. Nie wiemy, jak to się stało, ale zdecydowaliśmy się we dwóch pojechać do Łaźniewa koło Warszawy na dwutygodniowy turnus opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Naszym podopiecznym okazało się, że był młody chłopak w bardzo dużym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej. Wymagał kompleksowej opieki. Sytuacja nas zaskoczyła i przerosła. Tak naprawdę to chcieliśmy uciec, ale był wstyd. Bo na początku myśleliśmy sobie, będzie pięknie, ładnie i przyjemnie, przy okazji coś dobrego zrobimy, poprawimy własne samopoczucie duchowe. W jakże wielkim byliśmy błędzie. A tutaj taki podopieczny, pamiętam do dzisiaj jego twarz, jego ograniczenia. Uczyliśmy się wszystkiego od podstaw. Nigdy do tej pory nie musieliśmy nikogo karmić, rozdrabniając jedzenie, myć, układać do snu, przewracać co kilka godzin, aby się nie zrobiły odleżyny, wyjeżdżać z wózkiem na spacery, odpowiadać często na pytanie: lubisz mnie? A my szukaliśmy odpowiedzi dziwnej, aby tylko nie skłamać. Do czasu. Do czasu pewnego popołudnia, kiedy zgodnie z programem wyszliśmy na spacer. Zajechaliśmy wózkiem na koniec wioski i tam spostrzegłem na rogu ulicy piękną figurę Matki Bożej w jednym z ogródków w gospodarstwie pobliskim. Jako młody, pobożny, gorliwy kleryk natychmiast rozpocząłem modlitwę w imię Ojca, znak krzyża, pod Twoją obronę. Dodałem jeszcze kilka wezwań maryjnych, aby lepiej wyglądało. Trwało to wszystko minutę. Już chciałem odjeżdżać, wszak wszystko dopełnione. Gdy nagle nasz podopieczny zaczął coś ręką ruszać i nieskładnie mówić. Jakież było moje zdziwienie, słysząc tę samą modlitwę i te same wezwania, które przed chwilą w zasadzie w pośpiechu wypowiedziałem, ale on wypowiadał 20 razy wolniej. Jego modlitwa trwała z 20 minut. Do dzisiaj pamiętam te minuty jego żarliwej modlitwy.
Kolana się same złożyły i przyklęknąłem przy wózku. A on na sam koniec dodał jeszcze: wiesz, modliłem się za was, aby wam podziękować za to, co robicie dla mnie. Moi drodzy, wstyd od głowy po stopy. Ten człowiek podziękował nam za to, że nie mieliśmy od początku serca. Coś strasznego duchowo, ale od tego momentu wszystko się zmieniło. Zrobił dla nas to, co potrafił, najlepiej jak potrafił. Może się tak okazać, że dzięki czyjemuś działaniu ocalicie życie wasze. Rozglądajcie się uważnie na waszych najbliższych, na waszych przełożonych, współpracowników, sąsiadów, przyjaciół i kolegów. Jest mnóstwo ludzi, którzy nam dobrze życzą, ale są czasami ograniczeni, nie umieją zrobić tak jak my, ale robią równie dobrze w swoim stylu. Można by powiedzieć, ty sam działaj tak, aby innym się chciało chcieć. I zacytować tu można piosenkę Stanisława Sojki: na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać. I tak zawsze się składa, że Bóg stawia przed człowiekiem zadania do zrobienia nie tylko po to, by coś wykonać na daną chwilę, ale Pan Bóg przez tę chwilę przygotowuje nas na przyszłość. Bo dzisiaj, nawet jeżeli czegoś się boimy, coś nas przerasta, coś jest ponad nas, gdy wejdziemy w to, to szybko się okaże, że to było potrzebne, by za kilka lat zrobić coś bardzo podobnego, ale już z doświadczeniem życiowym, z mądrością życiową. Kilka tygodni temu tu u nas w parafii powiedziałem na kazaniu taki przykład o starszej kobiecie, która mieszkając z córką i jej rodziną, z racji swojej choroby i trzęsących się rąk, zawsze przy obiedzie tłukła talerz. Córka nie wytrzymywała tej sytuacji i wysłała w pewnym momencie syna do sklepu, aby kupił dla babci drewniany talerz, żeby się już nie tłukł. Syn wrócił ze sklepu, trzymając w rękach dwa talerze. Na pytanie mamy, po co ten drugi, odpowiedział: mamo, ten drugi będzie dla ciebie na przyszłość. I kilka dni po tym kazaniu przyszła pewna młoda kobieta do kancelarii, nasza parafianka, i mówi do mnie: proszę księdza, coś chcę księdzu opowiedzieć. Moja mama jest już bardzo schorowana, bardzo. Codziennie ubiera się w inną, odświętną sukienkę, wyciąga codziennie inną z szafy, niestety zawsze brudząc ją przy posiłku, zawsze. Już miałam dość i nawet krzyczałam na nią, aby ubierała się już tak normalnie, a nie jak do kościoła. Codziennie był do osobnego prania odświętny kostium. Kiedy usłyszałam przykład skazania, już w kościele łzy mi popłynęły po policzkach. A gdy wróciłam do domu, mówi ta kobieta, najpierw uścisnęłam szczerze mamę, a później powiedziałam: mamo, bardzo ci do twarzy w tych sukienkach. Pięknie w nich wyglądasz. Dawno, proszę księdza, nie widziałam tak cudownego uśmiechu na jej twarzy. Moi drodzy, to co robimy, jak robimy, jak działamy, oby zawsze z serca, oby z sercem na dłoni,
oby pozwalało to innym żyć pełnią życia. Bo pisze ewangelista, każde drzewo wydaje dobre owoce, każde dobre drzewo, a złe wydaje złe owoce. Poznacie ich po ich owocach. Oby nasze owoce były tylko te piękne i dobre.